Dobra, słuchajcie, jesteśmy na stoisku Topsa. Mieliśmy przyjemność i wypożyczony nóż do prezentacji tak naprawdę. Mieliśmy Longhorn Bowie, więc pokażemy wam, co Tops wypuścił na ten rok. Tak? Mamy trzy modele. To są trzy modele. Pokażemy wam po kolei. Tu mamy bardzo fajny Fixed Blade. Ostrze stałe, grubości wam nie podam, oczywiście tak, nazywa się to Rapid Strike, jest wykonane ze stali 154 cm, czyli znana bardzo, ja ją bardzo lubię, to jest stal, którą ja osobiście bardzo, bardzo lubię, mam z nią bardzo fajne doświadczenia, bardzo fajny nożyk, taki codzienny, smuklutki, malutki, ale powiem wam szczerze, że tak czuć kurde ten nożyk w ręku, bardzo fajny nożyk. Drugą propozycją, troszeczkę większy, również taki EDC-owy nożyk, tak, jest cieńszy od poprzedniego, jest wykonany ze stali S35VN. S35VN, nazywa się Biser 3, na okładzinach oczywiście mikarta, stonewash na blanku. Nie ma żadnego jimpingu, nie ma nic, natomiast rękojeść jest dość gruba, bardzo fajny chwyt i uważam, że powinien się sprawdzać bardzo fajnie jako nożyk edecowy. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie wykonany nóż, podoba mi się. I słuchajcie, no nie poradzę sobie z tym, no. Spada i największy, to chyba taki raczej kuchenniak, można by było rzec, się nazywa Disser 8. Disser 8. Nazywa się to Disser 8. To już jest duży, tak naprawdę, no chyba rzeczywiście coś w rodzaju kuchennego noża. Oczywiście również S35VN, taka sama mi karta na rękojeści. Bardzo fajny uchwyt. I dosyć ciekawy kształt. Myślę, że jako kuchenniak sprawiałby się... Ja bym z chęcią teściowej sprezentował, wiesz? Bo... Nie lubisz teściowej? Nie, dla niej w prezencie, więc oczywiście ja bardzo lubię. Chcesz się dowiedzieć? No mi chowam. No. We don't have a price for it yet. Ah, yeah, we don't have a price. Just only like a customer price. Yeah. Okay. Dobra, ceny jeszcze nie ma, więc jest bezcenny. Rzeczywiście nóż dla teściowej, słuchajcie. Ale bardzo, bardzo, bardzo fajny. Jedziemy dalej.